Działania poszukiwawcze miały charakter... Um zapobiegawczy. To znaczy wszystko trzeba było zrobić, aby wyeliminować możliwość znalezienia na naszym terytorium jakiejś części tej rakiety czy tego obiektu, który się tutaj pojawił. No taka, mamy pewność, natomiast czy, natomiast że, że wszystko zostało przeszukane? No oczywiście, że takiej pewności nigdy nie uzyskamy. Natomiast na pewno były poszukiwania prowadzone kilkoma metodami. Ta metoda najprostsza, najbardziej można powiedzieć prymitywna, czyli przejście wojska przez określony terytorium lotu tej rakiety bo szlak tej rakiety był wyznaczony jest najbardziej skuteczną bo być może jakiś drobny element który nie wybuchł mógł się znaleźć chociaż ja od początku wątpiłem że taka sytuacja mogła mieć miejsce to było dmuchanie na zimne i lepiej żeby mieszkańcy tych terenów mieli świadomość że my czuwamy